Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, w ogóle się nie zgadzam z panem profesorem. Jeżeli ceny gazu spadną, to wtedy lepsze, te gorsze rafinerie upadną, przejmą je lepsze, większe, to czymś coś zupełnie zdrowego. To rynek po prostu. Po drugie, jeżeli ktoś jest przeciwko energii jądrowej, przeciwko paliwom kopalnym, to albo jest idiotą, albo jest zwolennikiem Gazpromu, agentem Gazpromu. Dziękuję. Pan Mańka, mister Mańka.